Jak wiecie, bardzo powszechną taktyką na to, by przejść przez Bessę, jest trzymanie Bitcoina, a potem w odpowiednim momencie przejścia w altcoiny. Jednak pojawia nam się pytanie, czy będziemy w stanie znaleźć ten odpowiedni moment na to, by przejść w te alty. To będzie tematem tego odcinka. Tak więc zapraszam. Wielu ludzi na YouTubie i też po prostu gdzieś w przestrzeni publicznej propaguje, że tą odpowiednią taktyką jest trzymanie Bitcoina, a następnie przejście w alty. Jednak wiemy, że złapanie tej absolutnej górki i tego absolutnego dołka jest prawie niemożliwe. Więc tak samo nie będziemy mogli w optymalnym momencie przejść w te altcoiny. No i teraz pytanie nam się pojawia, co zrobić? Wiadomo, na pewno zarobimy na tej taktyce, jednak czy to jest optymalna taktyka i czy możemy z tego wycisnąć więcej? To już musicie sobie odpowiedzieć sami, czy chcecie w ogóle iść taką drogą, bo jeden ma więcej czasu, drugi mniej. Jeden jest bardziej jakby odporny na ryzyko, a drugi jest mniej odporny na ryzyko. No i teraz wy musicie wybrać odpowiednią ścieżkę. Ja, siedząc w rynku po uszy, na pewno będę chciał zarobić trochę więcej i znaleźć ten odpowiedni moment. No i pojawia nam się taka sprawa. Ok, czyli według tej taktyki, gdy zbliżamy się gdzieś w okolice ATH, no to wtedy jest odpowiedni moment, żeby przejść w te alty. Jednak, gdy Bitcoin jest już w okolicach tego starego ATH, no to wiemy, że po drodze naprawdę działo się bardzo dużo na altach i te alty strzelały po kilka x-ów. No i pytanie, co tutaj? Przecież mogliśmy złapać tą okazję, przecież mogliśmy być na tym rynku i już też na tym zarobić. Więc ja osobiście sądzę, że trzymanie gdzieś 20%, może 10%, może 20% w tych altcoinach nie jest wcale złym rozwiązaniem. Z kilku powodów. Przede wszystkim złapiemy te narracje, które pojawiały się na samym początku bull runu. I to samo było ostatnio chociażby poprzez DeFi Summer, gdzie tokeny takie jak Aave, Compound czy Air Finance naprawdę sporo urosły. Było wprowadzane coś nowego i tam dużo się działo. Druga sprawa. Mając kapitał w rynku altcoinów, wiemy co się dzieje, wiemy jakie projekty budują, wiemy co grzeje, wiemy jakie są narracje i będziemy w stanie wyłapać te nowe, gdy będzie odpowiedni moment, żeby już większą ilością portfela przejść naprawdę w te altcoiny. Bo jeśli będziemy patrzeć tylko na wykres Bitcoina, co się dzieje na tym wykresie i jak on gdzieś tam idzie po drodze, a często jest to bardzo nudne, no to nie będziemy wiedzieli co się dzieje. A jak gdy zostawimy rynek krypto na jakiś okres trochę dłuższy, no to wrócić do niego jest ciężko, gdyż musimy naprawdę bardzo, bardzo dużo nadrobić i to jest ciężkim zadaniem. Kolejna sprawa to jest kwestia naszej psychiki. Gdy będziemy siedzieć tak długo w Bitcoinie, nie narażając się na inne straty, czy nie narażając się na jakieś tutaj ragi, a może też nawet na duże zyski, bo przecież to też jest bardzo możliwe, no to mamy to nasze PTSD z poprzedniej hossy, gdyż pewnie po odpowiednim momencie nie wyszliśmy z rynku, przetrzymaliśmy coś, cały czas nam w głowie siedzi, że ile to można stracić, jeśli się źle to wszystko rozgrywa, no i będzie nam ciężko psychicznie przejść w alty. Bo teraz powiedzmy, mamy jakiegoś dobrego alta, taki Pendle Finance, fajny, lubię go. No i jest ten moment, żeby przejść w alty, ale widzimy, że te pendle urosło już razy 5 czy 6 od jakiegoś momentu, 2-3 miesięcy. No i teraz, czy będziemy kupować po takim wzroście? Czy psychicznie będziemy mogli się przełamać, bo będzie nam w głowie gdzieś widmo korekty, rekta, tego typu rzeczy? Czy można go odpuścimy, poczekamy za nowymi projektami, a widzimy, że to wszystko po drodze rośnie. W naszej głowie jest mętlik, w naszej głowie jest FOMO, w naszej głowie naprawdę dzieje się wiele. I to nie jest zdrowe dla naszych decyzji inwestycyjnych. I teraz odpowiedz sobie na pytanie, co ty byś zrobił w ogóle w takim momencie? Czy byś mógł podjąć ciekawe naprawdę decyzje? Czy może powiesz sobie, a co tam, przeleciały te zyski, ale cały czas mam czas na nowe projekty, bo nowe będą grzać. Ale też tutaj nam się pojawia fajne pytanie, które gdzieś usłyszałem ostatnio. Kiedy są projekty nowe, a kiedy stare? Gdy weźmiemy sobie tą Bessę i te naprawdę niezłe rajdy, które działy się na początku roku, no to czy tam są nowe projekty, które będą uważane za nowe w tej następnej hossie? Czy te nowe dopiero będą, jak będziemy w okolicach nowego ATH na Bitcoinie, one będą się pojawiać? Bo na tamtych projektach, mimo że one są całkiem świeże, jednak już jest pewna historia. Taki Grail urósł tam razy 20, ktoś kupił na górce, to spadło. Mamy tutaj jakąś naprawdę przypadłość, że będzie nam ciężko to psychicznie wejść i będziemy mieli jakiś uraz do tego projektu. Więc czy to jest już stary czy nowy projekt, czy nowe projekty dopiero się pojawią? Czy takie na przykład Arbitrum to będzie nowy projekt, czy takie SUI będzie nowym projektem, czy może to, co się pojawi po drodze i będą nowe TL2, to one będą uważane za nowy czy stary projekt. Moim zdaniem jednak nowe projekty to już będą te, co się tworzyły w zimę, a te stare to, co były gdzieś naprawdę daleko w tamtej hoście i wtedy na pewno nikt z ulicy nie patrzy, ok, jakie były stare nowe projekty, więc wchodzę sobie w CoinGecko, patrzę sobie, co tam historycznie było na wykresach, ok, te są stare, te są nowe. No to już raczej nam gdzieś tutaj zależy na tym, by to określić, a oni będą wchodzili jak leci w to, co będzie naganiane na Twitterze czy na YouTubie.
Ale wracając właśnie do tego. Tak więc mamy to element przejścia z Bitcoina do altów. I może być ciężko ze względu na to, że nie znamy rynku, że nasza psychika nam nie pozwoli i też naprawdę trochę nam tych okazji po drodze odleci. Nie wyłapiemy górki idealnej, ani dołka, ani optymalnego momentu przejścia do altów. Ale wydaje mi się, żeby zmaksymalizować ten zysk, no to będziemy musieli siedzieć 20, gdzieś 10% tak bezpiecznie, jeśli chcemy bezpiecznie grać. I wtedy pilnować, co się dzieje, mieć tam kasę, bo jak mamy kasę, to pilnujemy, nie mamy kasy, to sobie w tym czasie leżymy na balkonie i grzejemy się w słońcu. Nie chce nam się tego robić, gdyż za dużo jest rzeczy do nadrabiania i dopiero powiemy sobie, ok, przyjdzie bull run, wtedy będziemy dopiero przechodzić te tokeny. No i tak to sprawa z tym wygląda właśnie, więc sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, co Wy oczekujecie, jak Wy chcecie to zrobić. Ja myślę, że będę celował jednak, żeby wyłapać nawet te początkowe ruchy na bullrunie i akumulować alty, które wyglądają naprawdę smakowicie i myślę, że będą grzały w następnej hoście. Przede wszystkim warto też zrobić jakiś mały rachunek sumienia i zobaczyć sobie, jak performował Ethereum, jakie wyniki robił nasz portfel, gdyż jeśli naprawdę mieliśmy gorsze dużo wyniki, no to może nie ma co żonglować tymi altami i szukać nie wiadomo czego, wtedy może lepiej trzymać ten Ethereum i coś małego w samych altach, gdyż lepiej nam to nie wyjdzie. Ale kwestia jest taka, że nie wliczajcie może w to airdropów. To były też akcje, które przynosiły zyski, ale to nie było kwestia decyzyjności tego, co kupić, kiedy kupić, czy uważamy, że projekt urośnie, czy nie. Więc taki mały rachunek sumienia warto przygotować i być gotowym na to, co jest przed nami. Natomiast jeśli wierzysz naprawdę w ten bull run, że będziemy mieli tą hossę absolutną, no to warto do niej się przygotować już dzisiaj i przygotować sobie infrastrukturę off-rampy, żeby wyjść w odpowiednim momencie z tego rynku i zabezpieczyć kapitał. Gdyż pewnie pojawi się sytuacja, gdy będzie Was stać na mieszkanie, na Lambo czy na jakiegoś Rolexa, to jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe. Jeśli coś takiego pojawi się w Waszej głowie, no to wtedy moim zdaniem warto już zabezpieczyć na stałe część kapitału i poczekać na ten gorszy okres, żeby wtedy zacząć akumulować, gdyż wiemy, że to po prostu marzenie, które będzie się spełniało po drodze, które Wam da przy małym wysiłku, powiedzmy wejdziecie w jakiś ape-in, w tą jakby powszechną taktykę na hossę, top 100, projekty poniżej gdzieś tam dolara i na różnych giełdach, to przyniesie duże zyski i macie dużo kasy, no to pewnie warto zebrać te szybciej zyski, a jak mówi sławny Rothschild, czy ktoś taki właśnie, no to ostatnie 10% zostawcie dla ulicy. Więc warto po prostu już być przygotowanym pewnymi ścieżkami wyjścia z rynku. I pamiętajcie, cierpliwość przede wszystkim, gdyż taktyka jest bardzo prosta. Powolna akumulacja, dłuższy hodling i powolna sprzedaż. Wiem, jak trudno jest to zrobić, gdyż każdy w tym się miota, jednak to jest najlepsza taktyka. I krypto z czasem rozpieszcza i przynosi duże zyski w krótkim czasie. Jednak, żeby mieć te life-changing money, czy wife-changing money, jak niektórzy mówią, no to musicie być przygotowani na to, że trzeba hodlować przez kilka miesięcy i wtedy dopiero naprawdę zbierać dobre zyski. Więc cierpliwość, przede wszystkim cierpliwość będzie nagradzane i jest to najważniejsze, co musimy mieć w sobie. Dobra, to by było na tyle. Takie filozoficzne gadanie. Mam nadzieję, że będziecie mieli też jakieś przemyślenia. Jeśli macie ten temat, zostawcie oczywiście w komentarzu je. Będziemy mogli tam podyskutować. Jeżeli się podobał film, łapka w górę i suba dajcie, jeśli chcecie więcej tego typu kontentu. Na razie, pozdrawiam.